zabranie głosu. Proszę Państwa, profesor Bernhard Magosz był zawsze dla nas inspiracją, jeśli chodzi o organizację spotkań sadowniczych w Sandomierzu i bez jego osoby nasze sadownictwo by się tak nie zmieniło. Pewnie nie byłoby tych spotkań. Profesorze, prosimy bardzo. Cieszę się, że mogę się spotkać z sadownikami już na prawej. Jest to 25 lat, ale przede wszystkim chciałbym pogratulować panu Marku tych spotkań organizowanych przez pana, które przecież się przyczyniły do rozwoju nie tylko sandomierskiego sadownictwa, ale całego polskiego sadownictwa. Przecież na tych spotkaniach są nie tylko sadownicy sandomierskie, ale z całej Polski. I dlatego też myślę, że następne 25 lat będą tak samo owocne i tak samo się przyczynią do rozwoju sadownictwa. Tym bardziej, że proszę Państwa, no idą ciężkie czasy. To, co było w tych 25 latach, to było łatwiej. Sytuacja na rynku, sytuacja w zbycie się bardzo, prawda, pogarsza, jest coraz trudniej. U nas produkcja rośnie, coraz bardziej rośnie, dlatego też musimy się liczyć z trudnościami, nowymi warunkami, do których się trzeba dostosować. No nie wiem, czy można kilka słów powiedzieć o sytuacji, ale najpierw, proszę Państwa, chciałbym panu Markowi z okazji naszych wspólnych spotkań, chcemy zawsze wspólnych tytułów, byli prawda, w Linanowie czy w Lublinie, zapoczątkowali na to spotkanie w życiu naszego. Proszę Państwa, pan Marek mnie prosił, żeby kilka słów powiedzieć. No cóż, chciałbym się ograniczyć do sytuacji jaka się zapowiada, czy jaka jest w tej chwili w naszym kraju. I nie tylko w naszym kraju, zresztą co się dzieje w Europie, to chyba nam pan Wolner Wart z Holandii też powie, jak to się tam, co się dalej dzieje w całej Europie. Proszę Państwa, myśmy w zeszłym roku zebrali, podobnie jak 2 lata temu, 3 800 000 ton jabłek. Znowuż rekordowy zbiór. I w Polsce rekordowy zbiory, i w Unii Europejskiej rekordowy zbiory. Produkcja, no jak wiemy, sady zakładamy bez przerwy i prawdopodobnie za kilka lat to już będzie nie 3800, tylko 4,5 miliona ton. A na te 4,5 miliona ton jabłek deserowych potrzeba będzie najwyżej 2 miliony. Najwyżej. 2,5 zostaje do zagospodarowania prawdopodobnie przez przemysł przetwórczy. Ale dzisiaj, proszę Państwa, w naszych chłodniach oceniamy jest w tej chwili co najmniej 1 200 000 ton. Co najmniej 1 200 000 ton jabłek. Na rynek krajowy, jeśli sprzedamy 400 tysięcy, będzie bardzo dobrze, raczej 300 do 400 tysięcy ton. A więc zostaje 800 tysięcy ton, no, do wyeksportowania, czy w inny sposób zagospodarowania. Eksport. No te nadzieje, wielkie zawsze są nadzieje tymi nowymi krajami, nowymi rynkami, ale proszę Państwa, jeśli my w tym roku tam wyeksportujemy 20 tysięcy ton, a w najbliższych latach 100 tysięcy ton, czy 100 tysięcy będzie to 10% naszego krajowego eksportu. I dlatego też nasz rynek to jest Europa. Europa Wschodnia i Europa Zachodnia. Jeśli w tym roku nie powtórzy się rok, wiosna roku ubiegłego, to znaczy, że można było, jak wiadomo, w różny sposób sprzedać na wschód Europy jabłka, no to będzie dobrze. Jeśli tego nie będzie, no to będą dość poważne problemy ze zbytem, bo powiedzmy, jeśli te 20 tysięcy ton poza Europę, do krajów zachodniej Europy jest 200-250, to będzie bardzo dobrze,
i zostanie około 500 tysięcy ton jeszcze. No jest ta wielka nadzieja na wschód Europy. No zobaczymy, na razie jest spokój, cisza. I proszę Państwa, co nas i ekspertów zachodniej Europy zastanawia, ta cisza, ten spokój w eksporcie. Nie ma pięknego eksportu. Przybył nam nowy konkurent, zwłaszcza na te dalekie rynki. Turcja. Turcja stała się poważnym konkurentem na rynku jachtowym, zwłaszcza w tych dalekich krajach. Tam, gdzie my chcemy też eksportować. Także no, musimy czekać, co jachtą, może się to wszystko jakoś dobrze ułoży. Ja tam jestem optymistą, że może to dobrze będzie, no ale jest to na razie dość trudna sytuacja. Ja mówię, nie będę mówił o krajach wschodniej Europy, bo tam jest też bardzo, bardzo się martwią, co będzie dalej, ale myślę, że o tym pan Polewa powie. Ale proszę Państwa, dlatego też mamy nowe warunki, nowe problemy i dlatego też chcemy je rozpatrzyć na konferencji w Lublinie 24 lutego. Ja serdecznie zapraszam, bo chcemy się zastanowić, co zrobić z tymi jachtami. Co dalej, prawda? Jak dalej postępować w produkcji, w eksporcie, w jakiej tak dalej, do tych problemów jest cała masa. I wreszcie chcemy poruszyć jeden problem, mianowicie pomoc naszego państwa. Do tej pory producenci, eksporterzy sobie dobrze radzili z tym milionem eksportu, a w tym 700 tysięcy na kraju wschodniej Europy. Eksport był łatwy. Tam do tych krajów był łatwy, bo prawie wszystkie odmiany, jakość mniejsza, nie najwyższa, no to w znajomości. Teraz, kiedy nam przybywa produkcja, kiedy jest embargo, kiedy trzeba szukać nowych rynków, sami producenci, sami eksporterzy sobie już nie poradzą. Tu jest potrzebna pomoc państwa, powiedzmy tak, jak to w innych krajach jest. Do tej pory takiej potrzeby nie było. Teraz w tych nowych warunkach ta potrzeba jest i chcemy, prawda, przedstawić pewne propozycje i prosić nasze państwo, nasze władze, jak pomóc, w jaki sposób, żeby, powiedzmy, sobie jakoś radzić, żeby utrzymać. Czy mamy szansę, żebyśmy utrzymali te co najmniej 3 miliona ton jabłek, żeby ten milion wyeksportować, żeby ta konkurencyjność na rynku była, żeby to utrzymać, to myślę, że przy pomocy tyle państwu może nam dużo i sadownikom pomóc. Także serdecznie zapraszam, na razie optymizmu życzę, mimo wszystko optymizmu, bo bez optymizmu, nawet nie źle, to warto być optymistą. Być optymistą i czekać tych czasów, bo musimy oczekać, na pewno będą lepsze. Życzę wszystkiego najlepszego, ale optymizmu.